Witam, zagrajmy dalej w Black Crypt. Po pierwsze ciekawostka, dopiero teraz to zauważyłem. Jak pójdziemy spać, to oczywiście klasa pancerza naszych bohaterów maleje, przez to wiadomo, jak śpią, to się nie bronią, tak? I łatwiej jest ich trafić. Jednak, jak wybudzimy Conana, to klasa pancerza Conanowi wzrasta. Jak wybudzimy Szkieletora, to Szkieletowi wzrasta. Natomiast, jak wybudzicie Limizekorę, już nie wzrasta. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje tutaj. 39? 9. 39? 9. I tak samo jest tutaj, na odwrót. 36? 10. Przeprowadźmy teraz jeszcze eksperyment. Tak jest. To jest po prostu zburane. I tyle. Zepsuli to. Czy to będzie działać z każdym? No to jest naprawdę ciekawe. Działa to w bardzo tajemnicze sposoby. O, tutaj jest więcej tych ukrytych przejść. Nawet bym nie zauważył. Święty symbol. Co on daje? Czy to jest tarcza? No, to jest tarcza. Która dodaje mądrości albo i nie. No dobra, mogę to trzymać. Wygląda trochę jak... O! Może się teraz przekonać. What the hell? Nieważne. Co tutaj trzeba zrobić? Jest taka konstrukcja po środku tego poziomu. Ta konstrukcja jest konstrukcją kluczową. Jak widać, tutaj jest niby to zablokowane, ale jak się okaże, wcale nie jest. Przeteleportujmy się tam teraz. Pierwsze, co odkryjemy tutaj na miejscu, jest tabliczka dla maga. Oczywiście jest to główna tabliczka. I płyta z drugiej strony. Z drugiej strony powiedziałem, nie dookoła. Płyta teleport. Czemu ja tego młotka nie miałem wcześniej? O, tu jest ciemno. No właśnie. Trzeba zmarnować. No ale trudno się mówi. Co tutaj mam zrobić? Może na mapę spojrzymy najpierw? To są po prostu schody. Kto by się domyślił? I mamy taki szary poziom. Wystrój jest jak na poziomach tych początkowych, z tym, że jest ciemno. I tutaj będzie kolejne sprawdzenie naszej uczciwości. To, co uwielbiamy najbardziej. Doświadczenie trudami gry. Powinniśmy teraz bez trudu odpowiedzieć na każde pytanie. Czy tak będzie w rzeczywistości? Zaraz się okaże. Tylko musi zmienić. Na jakim poziomie jest czar tarczy? No to banalne pytanie akurat było. Jakie kości? Ała! Ała! Ała. No nie. I teraz będziemy mieli problem paskudny, tak? Nie. Nie tym razem. Może sobie zapiszę.
No co, będziemy mieli spotkanie z paskudnym kościołem? Chyba będę musiał tutaj zaimplementować uciekanie przed nim za pomocą klawiatury. Bo jakoś mi się nie widzi z nim walczyć tak na wymianę. To nie jest smok z Dungeona Mastera, to jest koleś, który zabija jednym ciosem. Jesus Christ! I oczywiście z tego młotka można też użyć czary, nie? ...153. Zajebiście. Tylko, że jak widać, działa to dosyć wolno. Rzucimy restaurację. Rzucimy też tarczę. Jeżeli będziemy mogli, możemy. No i dobra, postępujemy dalej. I odpocznijmy, ale naprawdę szybko. Są jakieś drzwi. No, powróciliśmy do korzeni, jakby nie patrzeć, nie? Co, nic tu nie ma? Przekonajmy się. No, najwyraźniej. Ale tutaj z kolei są już drzwi na klucz. Takie jakieś czerwonawy. Nie wiem, czy te hełmy, które miałem wcześniej, nie są lepsze od tych hełmów Trytona. Może powinienem jednak je zamienić. 44, 44. Gdzie są jego ciuchy w ogóle? Są szkielator goły lata. Ups. Gdzie są wasze kaski? Nie mieliście kasków? Musieliście je mieć. Chyba, nie wiem, jakieś głupoty popełniałem po drodze i chyba pozostawiałem przedmioty po prostu. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Kolejne dziwne pomieszczenie. O nie, szkielet. Już się skończy przedmiot, no to chyba możemy go wywalić. O nie, on teraz we mnie rzuci czar. To było nie. Co jest grane? Co szczęście czary na niego działają. Szkielet, kurde, tak. Najbardziej podstawowy potwór we wszystkich grach RPG, ale nie w Black Crypt, gdzie szkielet jest prawdziwym motherfuckerem. Twoja siła życiowa staje się silniejsza. No to szkieletowi na pewno się przydało, z tym, że i tak mu chyba to nie dało zbyt dużo. Estorow stał się zbyt potężny, żeby artefakty mogły na niego wpłynąć, tylko wasza magia może teraz go zniszczyć. Dajmy ten zwój testowi. Oczywiście ten zwój kłamał. Czyli Estrofa należy zniszczyć za pomocą artefaktów. 4 artefaktów, które żeśmy szukali, które żeśmy znaleźli. Jakiś taki zwój, gdzie wyblakły, tak? Nie marnujcie czarów magii na Estrofa w tym planie, ponieważ nie spowoduje to nic. Nie przyniesie to żadnych korzyści. No to teraz ten zwój trzeba poddać próbie. Ten zwój nie kłamie. Ten zwój prawdzi. Nie ma więcej szkieletów do pokonania? Tylko 2 były do wybory? Jakieś to dziwne. Gdzie jest ten cały Estorow niby, który się tak wygraża? Skryliśmy ten poziom niby, ale nie mamy klucza dalej.
Ewidentnie go nie ma. No dobrze. To wygląda w ogóle jak ostatni poziom gry. Ale spróbuję znowu rozkminić, co tutaj trzeba zrobić poza filmem i w następnym odcinku wracamy. Być może następny odcinek będzie ostatnim, aczkolwiek nie wiem, mogę się mylić.